Witam. Dzisiaj na obróbkę bierzemy muchomora rdzawa brązowego. Muchomor jadalny. Znany też jako panienka. To co już pokazywałem na wcześniejszym filmie, zwróćcie uwagę. To jest gładki, bardzo delikatny, bardzo kruchy muchomorek. Bez pierścienia. Tak samo jak muchomor szarawy. Spróbujemy. Mam kilka sztuk, więc rzucimy na patelnię zaraz i spróbujemy jak smakuje. Na masełku. Sól, pieprz. Nie będziemy wydziwiać, spróbujemy tego smaku. Bo chcę spróbować jak sam osobiście, bez żadnych miksów. Będziemy widzieć co z tego wyjdzie. Potem Wam opiszę smak, jaki był według mnie. Bardzo zachwalany. Dużo ludzi zbiera te grzyby. Tylko zna pod różnymi regionalnymi nazwami. A taka jest nazwa atlasowa tego grzyba. Tak, na lekko zeszkloną cebulkę wyrzucamy te muchomorki. Cebulki niedużo, żeby nie zabiło nam smaku. I będziemy je teraz dusić mniej więcej tyle, podsmażać co czerwieniejące, trochę dłużej co czerwieniejące, więc niż standardowo grzyby. A potem przed końcem doprawimy solą, pieprzem. Podusimy jeszcze chwilkę i ocenimy co to, jaki to ma smak. Tak, grzybki się już troszkę podusiły. Puściły trochę wody, bo je myłem. Pachną super. Pachną super. Teraz dodamy soli i pieprzu. Nie wiem, czy nie za dużo mi się zepchnęło, ale i pieprzu. Co do tych grzybów, jak je jeszcze można w inny sposób przyrządzać, polecam blog Smacznej Pyzy, który znajdziecie też na Facebooku i ma swój blog w internecie, więc tam ma dużo, naprawdę dużo przepisów z różnymi grzybami i też fajnie, pięknie popisywane. I pozdrawiam, nie wiem czy ogląda, czy nie ogląda, ale pozdrawiam w każdym bądź razie. Dużo u niej na blogu możecie fajnie znaleźć opisów grzybów i co z nich można zrobić. Mi się poddusiły te grzybki. Już spróbowałem. Powiedzieć, że jest świetny, to mało powiedziane. Jest naprawdę rewelacyjny. Troszkę tu się poczęstujemy. Robię dla siebie, więc mogę próbować. Jest super. Powiem Wam, że jest naprawdę super grzyb. Oj, będzie często teraz. Pominie ten grzybek. Ale nie w miksie, tylko tak właśnie. Jeżeli dużo mi się uda nazbierać. Super jest. Także pozdrawiam. I powiem, że naprawdę warto grzybek, żeby go podsmażyć, poddusić. Rewelacja. Także już mamy na talerzyku muchomorki, tutaj widzicie nóżkę i chciałem wszystkim życzyć smacznego,
sobie oczywiście też są wspaniałe. Polecam.